Witam serdecznie w kolejnej wieczorynce. Justyna Stefańska, Tadeusz Owsianko. Kłaniam się Państwu. Witamy Państwa serdecznie. Tadeusz, ja dzisiaj mam napomnienie od widzów naszych. Bardzo słuszne. I od tego napomnienia zacznę. I bardzo Cię proszę o odpowiedź zgodnie z tym, co jest zapisane. Przyrzekam, że będę zgodny. Pani Justyna na końcu mówi, że nie możecie pójść z nową wiedzą, bo nie zadajemy na jej temat pytań. Przecież nieraz prosiliśmy o nowości. Także zadaję pytanie. Proszę o powiedzenie, czym byście chcieli się z nami podzielić. Tak skrótowo. Pytam serio. I Tadeusz, proszę Cię, żebyś opowiedział o nowościach, które są, bo jest ich naprawdę niemało. Justynko i kochani Państwo, zawsze byłem i byliśmy zaskakiwani totalną pomysłowością twórczą ojca, ale i też również podkreślałem, że zawsze bazował na tym, że jeżeli dokonał się jakiś jeden postęp, to na jego bazie od razu włączał podwójne przyspieszenie i dodawał do tego, nigdy nie spoczywał na laurach i dodawał do tego następne jeszcze dwa, jak nie trzy. Tym razem przerósł wszystkie moje oczekiwania i włączył takie przyspieszenie i taki proces, że jesteśmy totalnie zadziwieni i zaraz Państwo się przekonacie, że jest to coś nadzwyczajnego. Naprzeciw temu wychodzi ten komunikat pani, która mówi, że ona tam 11 mogłabyś to przeczytać, bo chcę udowodnić Państwu, że w Państwa korespondencji znajduje się jak gdyby schemat dzisiejszych naszych dociekań i że nie tylko ja, nie tylko my, bo Justynka również w podobnej treści, ale oczywiście swoje komunikaty otrzymała, ale również Państwo otrzymali analogiczne komunikaty, co jest takim stuprocentowym potwierdzeniem, że rzeczywiście te zjawiska zachodzą. To jest odpowiedź dla tych osób, które mówią, że przecież takie cuda Owsianko opowiada. Jedynie jedno, czego nie powiedział jak do tej pory, że to tylko tyle, że trawa jest czerwona, ale pewnie jakby mu ojciec powiedział taki przekaz, to by powiedział. Jasne, że jakby mi to powiedział, to bym powiedział, ale nic takiego nie mówił, więc akurat tego nie powiem. Natomiast wszystko inne jest tak brawurowo przedziwne i olbrzymie i nie tylko moimi ustami powiedziane, że chcę, żebyśmy zacytowali najpierw od Państwa tej samej treści komunikat. W nocy z 11 na 12 września miałam wizję. Wszystkie zegary w moim domu wyzerowały się. Wszystkie się wyzerowały. W nocy z 11 na... Na 12 września. Na 12 września. A ja w nocy z 10 na 11 miałem wizję, która komplementarnie przedstawiała cały ten proces i jak się rano obudziłem, to obudziłem się tak, jak już opowiadałem w Entefale, niektórzy z Państwa już to widzieli, zlany zimnym potem z przerażenia. Co to ja znowu narozrabiałem, bo świadomość jest obciążona kodem samoobwiniania, że jeżeli coś złego się zdarzyło, to na pewno przeze mnie. A więc na pewno się wydarzyło. No, wydarzyło się coś bardzo, bardzo wielkiego. Mianowicie ojciec ustalił, że od 10 tego miesiąca do mniej więcej połowy, do przełomu pomiędzy lutym a marcem, ja tak to liczę. A więc pierwsze przesilenie już mamy za sobą, to znaczy, bo dzisiaj... Dzisiaj jest równonoc, tak. Jeszcze na dodatek dzisiaj jest równonoc. A więc to się jak gdyby zgadza z kalendarzem, nie tyle kalendarzem, co kalendarz pokazuje harmonię ruchów na nieboskłonie, ruchów kosmicznych ciał, a więc planet, układu i to wszystko z sobą jest zgrane i że to właśnie coś ważnego się teraz zaczęło i to, co się zaczęło, to będzie trwało do przesilenia wiosennego.
Poczekaj, do równonocy wiosennej. Do równonocy. Ja to nazywam przesileniem w tym sensie, że w nomenklaturze tych komunikatów, które otrzymywałem ostatnio, to jest, idziemy w takim w rytmie zdarzeń, które idą od przesilenia do przesilenia, od progu do progu. I to przesilenie, które teraz się zaczęło, to się zaczęło optymalną ilością zdarzeń i ono się będzie zawężać aż do tego, jak co powiedzieć? Aż do równonocy wiosennej, tak? Aż do równonocy wiosennej i tam wtedy nastąpi nowe przesilenie, ale wiecie, jakie jest zerowe? Kompletnie zerowe. Zero zdarzeń, a do tego czasu będzie ta przestrzeń zdarzeń będzie zaciskana i ciśnienie wewnątrz będzie rosło. A co się wewnątrz będzie działo, to już opowiadam, moi kochani. Ojciec na ten czas zawiesza i zablokowuje wszystkie możliwe, jak do tej pory, dary, osłony, podpowiedzi, moce duchowe, jakimi tylko do tej pory żeśmy dysponowali. Ja na bazie bardzo szczegółowych wizji, które otrzymałem, zrobiłem spis tego, co ojciec zatrzymuje, blokuje i odbiera. A do tego jeszcze za chwilę dodam to, co zaraz potem Justynka miała, bo już mamy scenariusz tego, co się w międzyczasie właśnie w tym okresie będzie działo. Zaraz to Państwu opowiem. To wszystko jest nadzwyczaj zadziwiające. Jeśli ktoś powie, że znowu nie widzi tego, co się w rzeczywistości dzieje, no to ja się zdziwię, bo naprawdę to już będzie widoczne. A więc tak. Kończą się wszystkie stare szkoły. O tym, że one się kończą, to już tyle razy opowiadałem, ale tym razem zostają totalnie zamknięte na klucz, bezpowrotnie. Nie mówię, że zburzone, tylko po prostu koniec jest bezpowrotny. Stara duchowość zostaje definitywnie zamknięta, nie zablokowana, bo tu wiele elementów będzie zablokowanych, a więc chwilowo zatrzymanych. Natomiast one są bezpowrotnie, stara duchowość jest bezpowrotnie zamknięta. Stara karma jest w wydaniu dla wszystkich globalnie zakończona. Zaraz powiem, jak bardzo jest to ważny element właśnie starej karmy. Nowa karma, co jest też istotne, nowa karma, a więc zadania na najbliższą przyszłość, zostają zablokowane, jesteśmy w kompletnym zerze. Portale zablokowane. Całe nasze jestestwo duchowo-fizyczno-energetyczno-duchowe jest skonstruowane tak, że jest połączone z epicentrum Wszechświata i z zamysłem i z wszystkimi elementami kosmicznymi, które nas otaczają. I te połączenia z grubsza nazywam portalami. Tak jak kable, tak są energetyczne portale. I z tych portali korzystają wszystkie cywilizacje, te wysoko rozwinięte we Wszechświecie. I my z nich korzystamy, chociaż o tym nie wiemy. I to one stale były czynne, albo w jakiś sposób zmanipulowane lub zakorkowane, ale to przez kogoś. Tymczasem Ojciec wszystkie te portale zablokowuje. Zostajemy sam na sam z tym przybytkiem i z tym dobytkiem, któregośmy się dorobili ewolucyjnie do tej pory. Mówię w liczbie mnogiej, ale to indywidualnie dotyczy każdej osoby oddzielnie. Stare prawa nie zostają zablokowane, tylko odchodzą na zawsze. Stare, podstawowe prawa, które egzekwowały karmę, odchodzą bezpowrotnie i już nigdy nie wrócą. Wrócą nowe, o których zaraz nie tyle o nich powiem, co powiem o bazie, która w tej chwili jest tworzona, w myśl której zaczną działać nowe, ale na razie nie ma ani starych, ani nowych. Wchodzimy w kompletne zero. Wszystkie zbiory wiedzy, jakie by nie były, łącznie z naszą, zostają zablokowane. Stare sprawy, wszystko, co mieliśmy jeszcze niezałatwione, a co tak wydawałoby się jest niezbędne,
to na ten czas takiego totalnego zawieszenia i takiego, takiego pomostu, nie pomiędzy starym, a pomiędzy nowym, tylko pomostu, który po prostu jest zawieszony w próżni. I stare sprawy zostają na tym pomoście zawieszone, nie istnieją. Reinkarnacja zostaje zablokowana. Z całą pewnością miałem to powiedziane i pokazane. I w jaki sposób to się będzie przejawiało w procesie umierania ciał i rodzenia się nowych, będziemy to obserwować. Ciekaw sam jestem, jak to zostanie zrealizowane, ale reinkarnacja zostaje zablokowana. Dom, czyli wszechświat, ten nowy, który do tej pory był w budowie i fazy jego budowy były mi często pokazywane w postaci budowania domu. I ten dom, który był mi pokazywany, do tej pory zawsze nie miał dachu, bo dach się buduje na końcu. Tym razem zobaczyłem świeżo wykończony, nowiusieńki dach. Zrobiony, zakończony. Wszystkie misje, o których tyle było do tej pory mowy i o których zresztą tutaj Państwo czasem pisaliście i teraz na dzisiejsze nasze spotkanie również jest sporo na ten temat w Waszej, w Państwa korespondencji. Jakie by nie były misje, i te największe, i te najmniejsze, i te, które, o których wiemy, o których nie wiemy, i o które wierzymy, a których nie wierzymy, są zablokowane. Nie, ich nie ma. Jesteśmy w tym procesie na czysto, bez niczego. Bardzo ciekawa jest sprawa z aspektem takim jak szkoła i szpital, bo do tej pory w starym wszechświecie i w dotychczasowej naszej drodze ewolucyjnej to byt był czymś w rodzaju szkoły i czymś w rodzaju szpitala. Szkoły, bośmy się ciągle czegoś uczyli, a szpitala to dlatego, szczególnie ostatnio, że matriksowa rzeczywistość tyle nam napsuła w naszej rzeczywistości i w naszych narzędziach i w naszej energetyce, w naszej takiej, mówię, na naszym podwórku ziemskiej, że można to było, trzeba było to wszystko naprawić i do tej pory się to naprawiało. W tej chwili szpital jest pełny pacjentów, pełny lekarzy, pełny personelu do obsługi tych lekarzy, ale wiecie, czego nie ma? Pełny lekarstw. Nie ma pieniędzy na to, żeby działał. Wszystkie sejfy, czyli że energia na to, żeby dalej działał, zostaje zamknięta i szpital zostaje również zamknięty na 4 spusty do odwołania. I na dodatek jeszcze jedyne, co nie zostaje zamknięte, kochani, to ewolucja, która mi była przedstawiona jako taka jazda, taki wyścig, że wszyscy jadą na rowerach, takich, jakie mają. I czy chcą, czy nie chcą, biorą udział w tym wyścigu. Jakie te rowery mamy w świetle spojrzenia na ludzkość, dzisiejszy stan ludzkości na Ziemi i w świetle ich indywidualności, że każdy człowiek siedzi na swoim rowerze, nie na rowerze sąsiada, ani na paru rowerach, tylko na jednym. I teraz ja widziałem całą tą ludzkość, że ten wyścig nadal trwa i wjeżdża w tą strefę tej takiej pustki, wiecie na czym? Na starych, zdezolowanych, ledwo trzymających się kupy rowerach. Ja widziałem, że teraz wjeżdżamy na taki tor przeszkód, że te rowery muszą się rozlecieć w drobny mak. Wystarczą tylko na chwilę, na pierwszy moment, a potem będą wszyscy na piechotkę, bez niczego, na golasa. To samo dotyczy zresztą misji, że jeżeli ktoś jeszcze się trzyma swoich starych misji, to widziałem misje, to znaczy wozy zaprzężone w konie, te stare, rozpadające się, spróchniałe wozy,
i konie w postaci zdychających habet i to wszystko jeszcze rusza do tego wyścigu i wiadomo, jakie będą rezultaty. Innego wyjścia nie ma. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i dorobek osobisty i całościowy mamy taki, jaki mamy, a ojciec też ma swój dorobek. On już ma zbudowany nowy wszechświat. Sami Państwo mówicie, że jak na razie w naszej rzeczywistości ani go widać, ani go słychać. Ojciec powiedział, dobrze, tak, wjedziemy, zaczniemy nową zabawę, ale od zera, od niczego. Zostajemy sam na sam z sobą samymi i wiecie z czym jeszcze? Z wszystkimi rozszalałymi w astralu starymi, potwornymi, złymi energiami, złymi istnościami. One zawsze z nas korzystały i one zostają sam na sam z nami, a przestrzeń się zacieśnia. Będzie coraz ciaśniej, oddziaływania będą coraz silniejsze. Będziemy bezbronni wobec swojej słabości i wobec ich mocy. A wiecie, co będzie naszą jedyną bronią? Może nie bronią, bo nie mam na myśli tutaj walki, tylko osłoną, gwarancją, że w całej tej zabawie nikomu się i tak krzywda nie stanie. Po prostu musi przetrwać to wszystko, co się zacznie za chwilę dziać. A gwarantem tego, że krzywda się nie stanie nikomu tu na ziemi, jest niewinność. Właśnie chodzi o to, że i prawa zostają zawieszone, ale i karma, stara i nowa, zostaje zawieszona, nowa zostaje zawieszona, a stara została rozliczona. Więc jeśli ktoś ma rozliczone, z grubsza biorąc, rachunki z przeszłością, to siły nieczyste, złe, potworne, wielu moich znajomych jasnowidzów właśnie donosiło mi ostatnio, że widzą straszne jakieś nadciągające ciemne, czarne moce, które się tutaj do nas zbliżają, zawsze były, ale teraz dopiero nabierają mocy, bo one są zagęszczane, więc nabierają mocy. I one mają do nas dostęp tylko taki, jaką my mamy karmę w stosunku do nich. Kiedyś skusiły nas na to, żebyśmy narobili przekrętów i dzięki tym przekrętom mieli na nas haka. I za ten hak trzymali nas i mogli z nas doić, ile tylko chcieli, jak z dojnej krowy. I te haki są zneutralizowane. I w całym tym nowym kotle, który w mojej wizji został nazwany subulator. Nie wiem dlaczego, ale to słowo naprawdę po obudzeniu zapisałem sobie. Subulator. W całej tej strefie subulatora będzie to wszystko po prostu się gwałtownie działo. A tutaj nawet w korespondencji było, Państwa, jedna osoba pytała, no jak tam z tą energią macierzystą, czy rzeczywiście nadal będziemy mogli korzystać oczywiście wzorcowo z niej. Tak, to nie zostaje zawieszone. Każdy czyn, każda decyzja, każde skierowanie się zgodne z zamysłem wzorcowe natychmiast otrzymuje zasilenie energii, z energii macierzystej. To zawsze działało i zawsze działa. No i teraz zobaczcie sobie, jaki będzie tego efekt. Cała ludzkość, każdy z nas z osobna, z bagażem tego wszystkiego, co mamy w głowie, tych wielkich wartości i z przekonaniem, że każda nasza decyzja, bo przecież mamy prawo wyboru, to i tak nam się po prostu należy, a tymczasem w strefie subulatora nic nam się nie będzie należało. Należeć nam się będzie tylko i wyłącznie energia zgodna z zamysłem. Cała reszta będzie szła z kogo? Z naszych zasobów. Większość uduchowionych ludzi na ziemi, zasoby osobiste, indywidualne, ma olbrzymie i ma taki swój bank energii nie macierzystej, tylko energii, uciekło mi słowo,
człowiek zbudowany jest z ciała, duszy, ducha i odpowiadającego mu, jego, bo ten ciało i dusza tworzą naczynie i w zależności od wielkości tego naczynia, od jakości tych dwóch narzędzi, taka jest wielkość świadomości, która się mieści w tym naczyniu, a więc ducha. I jemu odpowiada zbiornik energii neutralnej, a więc energii monadycznej. I ta energia jest po to, żeby zasilała wszystko to, do czego potrzebuje człowiek. Jeżeli nawet się pomyli po stronie materialnej albo po stronie swojej duszy, to dostanie uzupełnienie z tejże właśnie z tego zbiornika i taki bagaż, ten zbiornik nie został zawieszony. Natomiast wyobraźcie sobie, co się będzie działo z tymi wszystkimi, którzy mają już puste zbiorniki, z nieczystymi energiami, które nie mają żadnych zbiorników, tylko zawsze korzystały z naszych zbiorników, to wszystko będzie zgniatane, ściskane i będzie musiało korzystać i wyłącznie z... bo chce żyć, bo musi żyć. Musi żyć z jakiejś energii, będzie żyło z własnej energii. Wszyscy będą zjadać po prostu siebie samych. Ja nie twierdzę, że głodzi to złu jakąś zagładą, ale na pewno tak czuję, jestem o tym przekonany, że wszystkie niewzorcowe, nie chcę nazwać złymi, ale wszystkie chore, niewzorcowe narzędzia ludzkie i energie ludzkie, które tu na Ziemi są od dawien dawna zgromadzone, teraz w strefie subulatora wyzerują się do cna. Pozostaną tylko ich zalążki ludzkie, które w przyszłości będą ewoluowały również od zera. Także to jest taka wstępna wizja tego subulatora, dlatego że ojciec piecze wiele pieczeni na jednym ogniu. W trakcie tego wyzerowania, w trakcie tego wycofania i zablokowania wszystkich wartości, jakie do tej pory były, to z nich skorzysta. Wiecie do czego? Do wprowadzenia zupełnie nowych programów. Wszystko, co istnieje i żyje po stronie mechanizmów działania ciała, duszy, to są żyjące istoty, które muszą być programowane, energie muszą wiedzieć, jak się zachowywać, żeby tworzyć tkanki, komórki, żeby te komórki żyły. I te komórki też żyjąc muszą wiedzieć, jak się mają zachowywać. Wszystko musi mieć informację. Żeby tą informację odczytać, musi mieć program. I do tej pory myśmy byli oprogramowani programami ze starego wszechświata, które pochodziły ze strefy ewolucji świadomości grupowej, to już na ten temat wiele razy mówiliśmy. Z tego oczywiście matrixowcy korzystali, bo mogli sobie tymi programami, mieli na to odpowiednie technologie, mogli nimi manipulować, przekręcać jak tylko chcieli i robili z tego dowolny użytek. Teraz ojciec nie wprowadza ani żadnego elementu walki z kimkolwiek, ani żadnego elementu psucia czegokolwiek, tylko po prostu resetuje, tak jak resetuje się komputer. Komputer, żeby wprowadzić mu nowe programy, najpierw trzeba zresetować stare i w strefie tego subulatora na początek te wszystkie programy zostają najpierw zablokowane, potem zawieszone, potem zneutralizowane, a na ich miejsce wprowadzone zostają nowe programy i było mi to pokazane. Najpierw widziałem jedno wielkie wiertło, potem Łukasz opowiadał, ja to pokazywałem na NTV, ale tutaj nie uciekła mi ta plansza, trzy wiertła, a ja z kolei widziałem takie potrójnie rozłożone stare pudło i z reliefami, takimi znakami, które te wiertła ryły. Stare pudło, czyli że cały nasz przejaw duchowo-fizyczny w postaci takiego jak gdyby symbolicznego pudła zostaje rozłożony, pudła już nic nie pomieści i w niego zostaje wpisany zupełnie nowy program. I po wpisaniu tego programu pudło zostanie złożone do kupy, a więc naczynie, nasze narzędzia znowu staną się czynne, ale najpierw muszą być
wpisane nowe programy i to się w tej chwili dzieje. Oprócz tych programów Justynka dostała znakomity przekaz, mianowicie scenariusz tego, co się w najbliższych miesiącach, nie w całości tego subulatora, tylko w najbliższych miesiącach, to znaczy do końca grudnia, będzie działo. Justynka, opowiadasz o tych dziewiątkach, dziesiątkach, jedenastkach i dwunastkach? Mogę opowiedzieć. To ja Cię bardzo proszę. Więc wizja zaczęła się trochę wcześniej, ale ta najważniejsza rzecz to było ciemne niebo, w zasadzie czarne, nocne niebo bez gwiazd, za to z fajerwerkami. I po tym nocnym niebie zaczęły spływać takie rzymskie właśnie cyfry 9, 10, 11 i 12. I ja miałam przekonanie o tym, że są to cyfry oznaczające miesiące. Czyli dziewiątki, spływały dziewiątki, dziesiątki, jedenastki i dwunastki. Deszcz dziewiątek. Deszcz dziewiątek, dziesiątek, jedenastek i dwunastek. O to chodzi, że deszcz. Tak, także to w zasadzie nawet wiesz, można to porównać do grafiki, którą zastosowano w Matrixie, w filmie Matrix, spadające cyfry. Tyle, że tam w tej wizji mojej były to cyfry rzymskie, oznaczające właśnie kolejno od września do grudnia. Po tym elemencie zobaczyłam na podwórku małe takie jakby jeziorko tryskające piękną energią strzelistą w górę, świecącą pięknymi barwami od żółtych po czerwienie, przez pomarańcze, bardzo dużo tych pomarańczy też było. I w to miejsce wjeżdżają dwa puste auta. Jeden dostawczy, jeden osobowy. Jeden ciężarowy? Dostawczy. Dostawczy. Nie ciężarowy. Aha, dostawczy. Dostawczy. Czyli taki średni. Nie duży tir, tylko taki średni. Dostawczy, średni samochód. Średni dostawczy. Tak, samochód i jeden osobowy. I oba puste, bez pasażerów, bez kierowców. I te samochody w pewnym momencie też zaczęły świecić tą poświatą, która się wydostawała z tego jeziorka. Z tego jeziorka. Mhm. To był koniec. Także moi kochani, tak jak 10, jak się obudziłem, jak mówię, byłem zlany potem, to po usłyszeniu o tym komunikacie od Justynki, to po prostu skakałem z radości. Skakałem z radości, cieszyłem się jak dziecko. Bo to są wspaniałe informacje, co to się w tym w obrębie subulatora będzie działo. Już opowiadam. Dziewiątki, dziesiątki, jedenastki i dwunastki oznaczają z jednej strony miesiące, a z drugiej strony każda z tych cyfr zawiera w sobie treść tego, co się w tych miesiącach będzie działo. Zaczynamy od dziewiątek. To 3 razy 3, to jest 9. A z czym się Państwu kojarzy 3 razy 3? Bo mnie kojarzy się z potrójną trójnią. A więc właśnie we wrześniu będzie realizowana potrójna trójnia. Przypominam, że potrójna trójnia składa się z trójni zasad, która brzmi prawda, spójność i ważność tego, co się tworzy, z trójni konstrukcyjnej, z przestrzeni czasu i z grawitacji. Mamy tutaj jednego bardzo mądrego naukowca, który twierdzi, że czas zanika w jakichś tam wymiarach. Tymczasem to jest podstawowy budulek całości Wszechświata, który istnieje przed zaistnieniem Wszechświata, w trakcie jego istnienia i po, więc nie wiem, gdzie on może zaniknąć. I z trójni konsystencjonalnej, tak to nazywam, to znaczy z elektryczności, magnetyczności i elektromagnetyczności. I zawsze trójnia istnieje zanim powstanie Wszechświat, w trakcie kiedy on istnieje i wtedy, kiedy Wszechświaty zanikała, to trójnia pozostawała. I przypominam, że nasza religia uznaje trójnię w postaci tego dogmatu o tym, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Ale te trzy osoby są też jeszcze potrójne, a więc potrójna trójnia. I we wrześniu
tak jak na początku Wszechświata najpierw musi zadziałać potrójna trójnia, tak samo na początku tego nowego, który zacznie za chwilę egzystować już na wszystkich płaszczyznach rzeczywistości, najpierw uruchomiana i realizowana jest właśnie potrójna trójnia. Następnie mamy dziesiątki. Dziesiątki. Z czym się to Państwo kojarzy? Bo mnie się ta dziesiątka kojarzy z jedynką i z zerem. Jedynka to jest to, co jest pierwsze, a więc nowe. A zero to jest właśnie teraźniejszy czas. To się dzieje teraz, a więc spełnienie wszystkiego, co jest nowe. I to będzie się działo 10, czyli że wrzesień, październik. Październik będzie poświęcony temu, że wdrażane będzie w życie konsekwentnie wszystko to, co jest nowe. A następnie jedenastki. A no z czym te jedenastki nam się kojarzą? Bo mnie kojarzą się z jedynkami, dwie jedynki. Jedynki odnoszą się do, po pierwsze do zamysłu, a po drugie do częstotliwości 1 Hz, która jest częstotliwością energii macierzystej, pochodzącej bezpośrednio z zamysłu i zwierzchności, która jest takim uniwersalnym budulcem i zasilaczem wszystkiego, co żyje, z jednej strony, a z drugiej strony jest nośnikiem zamysłu. To znaczy, tego budulca można użyć tylko do takich konstrukcji, do takich działań i do takich zdarzeń, które są zgodne z zamysłem. A wszystkie inne rekombinacje są owszem możliwe, ale bez udziału jedynki i bez udziału tego wielkiego zasilenia, które płynie z wszechoceanu wieczności. I właśnie 11, czyli że w listopadzie, listopad będzie poświęcony wdrażaniu wszystkiego, co pochodzi z zamysłu. Moi kochani, i jeszcze są dwie te jedynki, a więc jedna jest przeznaczona do jednej strony, do narzędzi, czyli że do ciała, wszystkich spraw cielesno-materialnych, i druga do ciał duchowych i energetycznych, a więc do materii i do antymaterii całości Wszechświata i każdego jego żywego elementu, czyli że dla każdego człowieka. I nie ma takiego zakamarka we Wszechświecie, ani tu na Ziemi, ani w człowieku w jego wnętrzu, ani w jego psychice, w jego mentalności, do którego by te elementy z zamysłu nie weszły i w listopadzie się nie wpisały. Po prostu listopad będzie temu poświęcony i czym większy będzie ktoś lub coś, lub jakaś struktura stawiała opór, tym boleśniejsze będzie wpisywanie tych elementów właśnie wzorcowych. Ciekaw jestem, co to będzie, ale się będzie działo. A potem już dwunastki. Poczekaj. Jeszcze zawieszenie wolnego wyboru. Aha. Tu jest, dobrze mi przypomniałaś, nawet mam to zapisane. To się będzie działo i to jest bardzo istotne, co, o czym mi przypomniała Justynka, że przecież jeżeli będą wpisywane, to mówiłem, że mogą napotkać na opór te elementy wpisywania z tych elementów z zamysłu wzorcowych, mogą napotkać w tej konsystencji staroci, tej spróchniałej staroci, mogą napotkać na jakiś opór. W związku z tym zawieszone zostanie, wiecie co? Prawo wyboru. Wyobrażacie to sobie? Kiedy zaczął się proces tworzenia nowego Wszechświata, to najpierw musiał być zablokowany Matrix. I żeby go zablokować, to ojciec zablokował i zlikwidował wolną wolę. To znaczy możliwość tworzenia dowolnych rzeczywistości. Wolna wola została zablokowana. Jak ja to już opowiadałem Państwu, że jak to na Harmonii Kosmosu wiele lat temu, już nie pamiętam ile, ale co najmniej 10, jeśli nie więcej, powiedziałem, to było pierwsze i ostatnie słowo mojego wykładu. Wyrzucili mnie z sali. Jak to człowiekowi można odebrać wolną wolę? To przecież to jest chore psychicznie jakieś. Idź Pan się lecz. A dzisiaj mówię, że w listopadzie, wtedy, kiedy będzie wpisywany zamysł we wszystkie żywe elementy Wszechświata i człowieka, będzie zawieszone prawo wyboru. A więc zawieszona jest ewolucja. Nie zatrzymana, tylko zawieszona. Próżnia. Nic. Wszyscy są
w tym momencie nie mogą, nie mają ruchu, nie mogą zrobić uniku, nie mogą dokonać jakiegoś tutaj. W korespondencji od Państwa pisze jedna z osób, że przecież jak jest prawo wyboru, to jest możliwa dowolna ilość kombinacji i rekombinacji, jeśli chodzi o wybór. Nie ma oczywiście racji, dlatego że w prawie wyboru zawsze są tylko trzy możliwości. Albo na tak, albo na nie, albo stoję w miejscu i nigdzie nie idę. Oczywiście po i było pytanie, czy są jakieś takie, takie decyzje i takie wybory, które być powinny. Oczywiście, że jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, to każdy problem ma rozwiązanie tylko jedno właściwe, tylko jedno wzorcowe. Nie ma rekombinacji albo wariantów. Natomiast człowiek oczywiście, mając prawo wyboru, może sobie kombinować na boki jak chce. I to kombinowanie na boki może trwać bardzo długo. Ale ojciec powiedział, basta. W obrębie sabulatora nie będzie żadnego komplikowania. Nie będziecie mogli dokonać tego. Macie zawieszone prawo wyboru. A w tym momencie będzie zamysł po prostu robił swoje i temu poświęcony jest listopad. Już widzę, jakie by były korespondencje po tym, co powiedziałem i jak wielu słyszę tutaj oburzonych. Ja przekazuję, moi drodzy, tylko i wyłącznie to, o czym zostaliśmy powiadomieni. A kto jak to będzie przyjmował i komentował, to mnie jest zupełnie obojętne, ale i sabulatorowi, czyli że tej strefie, w której się wszyscy znaleźliśmy równiusieńko, też jest obojętne, co kto o tym pomyśli i jakie będzie miał na temat tego zdanie, na ile będzie oburzony i tak będzie temu podlegał. No i zostaje nam dwunastka, deszcz dwunastek w grudniu i to już będzie taki z lekka odpoczynek, ponieważ będzie to realizacja, te wszystkie zmiany, bo przecież to, o czym do tej pory powiedziałem, ten scenariusz, to jest scenariusz wprowadzanych kolejno bezwzględnie zmian. I te zmiany najpierw będą wprowadzone, a w grudniu będą realizowane. Także to nie jest tak, że od razu wprowadzamy i natychmiast nie. Kolejno wprowadzamy, kodujemy, programujemy, a do realizacji przyjdzie czas w grudniu. I grudzień będzie poświęcony dwunastka, a więc jest 12, w sensie wszystkie, całość energii wszechświata i bytu się realizuje w interwale dwunastek, czyli że jest 12 podstawowych wirów czasoprzestrzennych, na których jest po 12 kosmosów i każdy z kosmosów składa się kolejno z 12 elementów. Także właśnie pod egidą dwunastki będzie zachodziła realizacja wszystkich nowo wprowadzonych zmian. Także sami Państwo widzicie, że jest tego dosyć sporo i że poczynania Ojca są bezkompromisowe i brawurowe. I będzie się działo. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Nikt nie ma żadnej taryfy ulgowej. Ale wszystko jest dla naszego dobra i tego oczywiście nie muszę powtarzać. Nikomu się krzywda nie stanie, a że niektórych to zaboli, no to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, kto większy opór będzie stawiał nowo zachodzącym zmianom. Dziękuję Ci, Tadeusz, za tak obszerne wyjaśnienie. Mam jeszcze jedną prośbę. Ponieważ wszystko musi się zakończyć, to opowiedz jeszcze o portfelu zdarzeń, który musi się do końca wysypać i jak to ma się przełożenie na dzisiejszy świat, który oglądamy. Powiem, że to będzie moje takie omawianie na mój sposób widzenia i rozumienia i wiedzy, dlatego że dokładnej informacji na ten temat komentarzu co do naszej ziemskiej rzeczywistości w postaci komunikatów od Ojca
wizji i jakichś informacji takich konstrukcyjnych nie mamy, ponieważ to jest oczywiste i dla skali wszechświata ten kocioł zdarzeń tej rzeczywistości naszego codziennego podwórka jest, ma małą skalę, ale jest. I najmniejsze zdarzenie dla ewolucji człowieka i w jego wymiarze osobistym i tak ma znaczenie. Także to nie mogę powiedzieć, że go nie ma, że odwrócić albo wsadzić głowę tak jak struś w piach i powiedzieć, niech się dzieje wola boska. Faktem jest, że to, co się dzisiaj na Ziemi wyprawia, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, że wszystkie wojny od czasu II wojny światowej nadal trwają i jest jeszcze gorzej. Mentalności ludzkie są takie, a nie inne i to ten kocioł cały czas wrze. Wrze i cały czas coś się dzieje. Ja z grubsza mogę powiedzieć z mojej wiedzy, nie tyle doświadczenia, bo przecież ja nie doświadczam tych muzułmańskich jakichś napadów, nikt mnie nie ograbił, nikt mnie nie zasztyletował, nikt mnie nie wysadził w powietrze, nikt do mnie nie strzelał, nikt mnie nie bombardował, a więc mogę powiedzieć, że to jest rzeczywistość, o której ja mówię, którą ja postrzegam, bo jest na ziemi, ale która akurat mnie osobiście nie dotknęła. Mało tego, mogę śmiało powiedzieć, że ludzi uduchowionych i wrażliwych na ziemi, rozliczonych karmicznie ze swoją przeszłością, to choćby nie wiem, jakie były bombardowania i prześladowania i zamachy terrorystyczne, to i tak ich nie dosięgnie. Są chronieni nie specjalną ochroną, która ich strzeże i nie dopuszcza do nich jakichś niebezpieczeństw, tylko są chronieni swoją niewinnością. To już to, co przed chwileczką opowiedziałem. I dzięki temu właśnie wielu, nie tylko ja, ale wielu na Ziemi, a szczególnie ci, którzy tam w środku w tych zdarzeniach są, będą doświadczać tego właśnie, że jakimś cudem im włos z głowy nie spadnie. Także to jest taka wstępna odpowiedź na to, że czym więcej będzie tych ludzi czystych karmicznie i czystych duchowo i dopełnionych wzorcowo w swojej konstrukcji, tym więcej będzie ludzi nietykalnych, choćby tamci zamachowcy i terroryści i ci wszyscy, którzy planują działania wojenne w obie strony, czy w trzy strony, czy w cztery strony, bo dzisiaj co się dzieje w tej... Chodzi ci o wydarzenia w Syrii, ale dlaczego one się tak dzieją? Ale właśnie tu chcę powiedzieć, że jeżeli do tej pory mówiliśmy o wojnach, wojny były dwustronne, no góra trójstronne. To, co się dzieje w Syrii, to już naprawdę jest nie wiadomo, wojna totalna wszystkich z wszystkimi i tyle ma stron, że nawet ich się policzyć nie da. Już nie wiadomo, kto kogo bombarduje, kto kogo zabija i ilu ich tam jest. Także sami Państwo widzicie, że kocioł jest totalny. W moim przekonaniu, jak długo on będzie trwał, tak długo, jak długo będzie istniał portfel starych zdarzeń. Ten portfel starych zdarzeń ciągnący się z przeszłości historii Ziemi, a niektóre pochodzą z dalekiej historii, bo przecież znamy historię wojen krzyżowych, przy których przecież wycinano w pień całe arabskie czy jakieś innych wyznań miejscowości, czy całe plemiona, czy całe ludy były w cień wycinane. Słynny chrzest Polski, który teraz jest tak głośno obchodzony, to polegał między innymi na tym, że tych wszystkich, którzy nie chcieli przyjąć nowej wiary, czy tych wszystkich Słowian, którzy chcieli pozostać przy swoich wierzeniach, skracano o głowę, o czym w tej wielkich, wielkich uroczystościach ja do tej pory nie słyszałem ani słowa. Także tym jatkom nie było końca w naszej przeszłości i nie ma również końca, jak na razie tu, w tym, co się dzieje, bo ten portfel ciągle jeszcze jest pełny. I dopóki on się nie zneutralizuje, dopóki się nie opróżni, dopóty to wszystko będzie trwało. Ale mnie się wydaje, że symulator zrobi swoje, dlatego że i tak napędem tego wszystkiego są złe moce. One jeszcze mają tam dostęp, one jeszcze karmicznie wiedzą, jak to wszystko pobudzać, jak rozgrywać te sytuacje, tak dręczyć ludzkość, bo tylko tędy mogą sobie pobierać energię z ludzkich ciał, z ludzkich narzędzi, tylko poprzez właśnie te wszystkie napięcia i konflikty.
ale mogą to robić dopóki sami mają moc i dopóki jeszcze nie jest wyzerowany portfel starych zdarzeń. Kiedy on się zneutralizuje i kiedy, bo on tylko i wyłącznie w tej chwili maleje. On się już nie rozmnaża, dlatego że rzeczywistości matrixowej nie ma. Matrixowa rzeczywistość polega między innymi na tym, że ona miała sposób na to, żeby te wszystkie zależności rozmnażać w nieskończoność. One jedne drugie powodowały. To było to, co ja nazywam kwadratura koła. Ta kwadratura koła jest zablokowana, zdarzenia się już nie odtwarzają, portfel się nie odtwarza, tylko maleje, aż się zneutralizuje. Pierwsze zneutralizowanie, zneutralizowane, niezapowiadane jest na to przesilenie wiosenne. I to będzie na planie duchowym i energetycznym. Jak to się przeniesie na plan naszego podwórka, to jestem tego bardzo ciekaw i wszyscy to będziemy oglądać. No i to będzie bardzo ciekawe. Ale ja nie jestem ani prorokiem, ani jasnowidzem i naprawdę nie mogę Tobie, Justynko, ani Państwu powiedzieć, jak to będzie wyglądało. No, sam jestem tego ciekaw. Dobrze, a propos jeszcze tego, mamy takie pytanie. Ostatnio zauważyłam, że bardzo dużo ludzi nagle dowiaduje się o chorobie i za chwilę umiera. Dużo osób leczy się na depresję oraz wielu boryka się z chorobami psychicznymi. Czy to wynik przemian według planu ojca? No tak, najlepiej wszystko zwalić na ojca. To przecież się przez niego, jak skoro się dzieje to, co się dzieje, no przecież to jest jego wola, jego robota. Dopuścił do tego, co człowiek wyprawia. Także to był oczywiście żart z mojej strony. Natomiast teraz częściową odpowiedzią na tą kwestię jest to, co już przed chwileczką powiedziałem. To znaczy indywidualny, osobniczy brak energii monadycznej. Jeśli ktoś nie ma zapasu energii, to wchodzi w taki kryzys, w którym dochodzi do utraty ciała. Do tego zjawiska braku energii wewnętrznej, duchowej, monadycznej dochodzi również to, co dzisiaj się wyprawia z naszym otoczeniem w sensie ekologicznym. To znaczy, że rządcy tego świata wiedzą, że korzystać z naszej energii mogą, z energii naszych ciał mogą tylko na tyle, na ile je osłabią. Jeśli je zabiją, to nie będziesz czego doić. A więc używają wszystkich możliwych środków do tego, ażeby osłabić nam ciała, wprowadzić je na pogranicze egzystencji, ażeby były schorowane, ledwo trzymające się kupy i wtedy można je doić. Ale takie schorowane ciała, jeżeli spotykają się jeszcze z zerem monadycznym swojej własnej energii i do tego wszystkiego mają zużyte wszystkie zapasy elementów budowlanych, bo przecież komórki stale się muszą wymieniać, a tymi zapasami, tymi elementami budowlanymi są przede wszystkim minerały, witaminy, aminokwasy, białka, tłuszcze. I jeżeli w naszym otoczeniu to wszystko, co my jemy, czym oddychamy i co pijemy, po pierwsze jest totalnie zatrute, a po drugie nie ma tych produktów, nawet już według naszych badań, które prowadzimy, to jeśli ma 3% tego, co miało 10 lat temu, to jest góra. To z czego nasze organizmy, cały czas żyjąc, cały czas wymieniając komórki, korzystają, bo przecież muszą mieć komplet i minerałów, i witamin, i aminokwasów. Biorą ze swoich zapasów, a więc z mięśni, z kości, z układów krwionośnego, a potem z wątroby, a potem już idzie serce i potem człowiek umiera. Bo ani energii, ani zapasów. I to jest to zjawisko, o którym mówi ta pani. I oczywiście obwinia o to ojca. Niech sobie obwinia. Sytuacja jest taka właśnie, a nie inna. I to zjawisko się będzie nasilać. Najlepszym przykładem na nie jest na przykład inna kwestia, bo już nie tej pani, która pyta, tylko mojej znajomej lekarki, która dzwoni do mnie, mówi: Tadeusz, ty mi to wyjaśnij, bo ja naprawdę już tego nie rozumiem. Starsi ludzie, nie dosyć, że trzymają się kupy, to jeszcze zamawiają sobie w kolejkach zabiegi na parę lat do przodu, bo mają zamiar nadal żyć, a ci młodzi zachorowują i natychmiast umierają.
Tak, kochani, bo ci starzy mają zapas pochodzący jeszcze sprzed wielu lat. A wiele lat temu, to znaczy 10-15 lat temu, produkty zawierały wszystkie elementy nam potrzebne. Minerały, to co przed chwileczką wymieniłem. A te najnowsze to jest to, czym żyją, czym odżywiają się młodzi, młode organizmy, a urodzili się z rodziców też nie starych, a więc już zatrutych przez środowisko, już zubożonych w te elementy i przyszli na świat już bez tego zapasu, więc oni nie mają ani zapasu produktów wewnątrz siebie, ani zapasu energii monadycznej i w związku z tym umierają jak muchy, albo po prostu najpierw oczywiście chorują. Bo rządcą tego świata właśnie o te choroby chodzi. O te choroby psychiczne, o choroby, mówią choroby wieku starczego, albo choroby cywilizacyjne, albo choroby zawodowe, że to takie naturalne. Nie, kochani. Dla zdrowego organizmu, który ma zapewnione wszystkie potrzebne elementy, nie ma choroby. On po prostu na nic nie choruje. Jeśli zaczyna chorować, to najpierw musi być wycieńczony energetycznie i produktowo. Musi mu zabraknąć jego zapasu minerałów, witamin, aminokwasów i wody do pojenia komórek, bo nawet woda, którą pijemy, jest sucha. Po prostu ona nie dociera do komórek, tylko przelatuje przez przewód pokarmowy. Także to jest oddzielny temat i dysponujemy na dzień dzisiejszy technologią, która może nam, umożliwia nam uzupełnienie wszystkich tych zapasów i wyprowadzenie ciała w stan zdrowia, ale to jest taki oddzielny temat, jest pod egidą, pod tytułem albo pod... Ta technologia nazywa się LavaVita. Ja ją teraz dokładnie rozpoznaję. Wchodzę we współdziałanie z osobami, które ją prowadzą i będę ją się również stosował, stosuję od dawna w stosunku do siebie i ciało mi się poprawia. Myślałem, że jest zdrowe, ale się przy okazji okazało, że wiele trzeba poprawić. Te zapasy były totalnie nadwątlone i ta technologia LavaVita daje nam taką technologiczną możliwość odbudowy ciał fizycznych. Jeśli ktoś zapyta, a jak z tymi wszystkimi, którzy nie mają do niej dostępu. Nie wiem jak. Wiemy, że umierają nagminnie, chorują nagminnie i wiem, że będzie to zjawisko będzie się nasilać. Jak to będzie w przyszłości wyglądało, jak sobie człowiek fizycznie poradzi z tym wszystkim, też nie wiem, ale na pewno sobie poradzi. A ja zrobię wszystko, żeby przy współudziale moich bliskich współtowarzyszy duchowych pomóc komuś, każdemu, kto będzie chciał pomóc sam sobie. No tyle mogę powiedzieć w tym temacie. A propos energii. Mam jeszcze jedną wizję naszej telewizji. Dzisiejszej nocy natomiast widziałam dwa potężne wulkany. Z obu wydzielały się kłęby dymu. Ognia ani lawy nie było. Widok był zachwycająco piękny. Właśnie ta pani, wspomniałem o LavaVicie, a pani właśnie wybiegła do przodu, bo miała obraz dwóch wulkanów, które się uruchomiły. My dysponujemy wizją pięciu takich wulkanów, bo Ziemia jest również istotą i również ma swoje portale łączące ją i z epicentrum Wszechświata, i z zamysłem, ale również z wszystkimi elementami we Wszechświecie i temu służy pięć podstawowych portali i każdy z nich opiera się na odpowiednim swoim wulkanie. I technologia LavaVita, o której przed chwilą powiedziałem, opiera się na wulkanie pierwszym, tu widocznym na tej, bo to była wizja, czyli że cała Ziemia miała postać twarzy ludzkiej i z tej twarzy wydobywały się w postaci wulkanów takie pięć słupów wulkanicznych dymów. W mojej interpretacji to jest właśnie pięć wulkanów, nie wszystkie wulkany na Ziemi, bo przecież jest ich cała masa, jest tylko pięć, które są podstawowymi, centralnymi portalami. Jeden z nich, ten, z którego korzysta
Technologia lawawity to jest wulkan, który się wydobywa tutaj z ust, czyli że z materii, więc poświęcony jest wszystkiemu, co tworzy materię, tworzywo ciała ludzkiego. Dwa następne idą z nosa, a więc dotyczą zmysłów, a więc będą dotyczyły budowania i naprawiania wszystkiego, co jest energetyczne i duchowe w człowieku i w jego otoczeniu ziemskim. I te dwa wulkany zostały uruchomione i pani to widziała. Dwa następne, ostatnie, które wydobywają się ze strefy oczu, to będą portale świadomości. One są jeszcze nieczynne, nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że zostały skutecznie w swoim czasie zablokowane. W moim mniemaniu są one, jeden jest ślężą, a drugi jest nie wiem gdzie. Chodzi mi po głowie Wrocław, bo Wratisławia, Wrota Światła, ale Wrocław nie jest portalem pochodzenia wulkanicznego, tylko Wrocław jest portalem tym, który my mamy na zwieńczeniu głowy. A więc centralny pień energetyczny, który bezpośrednio słupem światła łączy każdą istotę ludzką z epicentrum wszechświata. I to jest właśnie Wrocław. Natomiast dwóch wulkanów świadomościowych jeszcze nie zostały uruchomione. Także tu jest bardzo pięknie, pani to powiedziała, miała wizję, która potwierdza naszą wcześniejszą wizję i moją aktualną wiedzę o duchowym znaczeniu technologii lawawita. Dziękuję ci, Tadeusz. No i mamy w sumie też pokrewny troszeczkę temat ostatniego pytania. Od samego początku interesuje mnie misja, którą mamy do spełnienia tu na Ziemi. Według tego, co zrozumiałam, tylko osoby świadome oczywiście swojego istnienia, które cierpią fizycznie i finansowo, są jakby jej przedstawicielami. To znaczyłoby, że osobom również świadomym, którym dobrze się powodzi i nie cierpią fizycznie, ta misja została odebrana. Takie to jest ze znakiem zapytania, czyli czy to takie rozważanie na ten temat. To jest rozważanie na kanwie tego, co ja tutaj Państwu mówiłem. Ja się nie dziwię Pani, że wyciągnęła takie konkretne wnioski z moich własnych słów, bo przecież mówiłem ostatnio, że z braku pokory tam misje zostały komuś zabrane i że teraz to już ma dostatek, a przedtem cierpiał niedostatek finansowy czy coś takiego. Ja bym tego tak nie generalizował i nie oceniał, że ten ma misję, tamten nie ma misji. Nie ma istoty we wszechświecie, która by była ludzką i nie miała misji, bo najpierw jest potrzeba, a potem jest chęć istnienia, chęć realizacji tej potrzeby, a więc najpierw jest potrzeba tej misji, a potem dopiero przychodzi ktoś chętny do tego, żeby być, żeby istnieć, żeby być istotą ludzką i żeby tą misję spełnić. A więc jedno jest nierozerwalnie związane z drugim. Na czas tego naszego subulatora, tego, o którym dzisiaj opowiadałem, to zostaje chwilowo zatrzymane, zablokowane, ale to tylko na chwilę, po to, żeby wyzerować całość. Natomiast misje tak czy inaczej na wszystkich czekają i temu poświęcona była druga część wizji Justyny, której jeszcze nie omówiłem, to znaczy te dwa samochody, które wjechały w tą kałużę. Jeden był osobowy, a drugi był nie ciężarowy, tylko był dostawczy. Ten dostawczy to jest taka właśnie misja, która dotyczy wielu, ale nie ludzkości, że wszystkich, tylko większej grupy, a ten osobowy to jest misja osobista. I te dwie misje i tak na zakończenie tego procesu subulatora wjadą, one na razie wjechały bez kierowców i bez ludzi, na pusto, ale wjechały i zaczynają tętnić energią. Czekają na tych, którzy je posiądą, dosiądą, wejdą, wezmą kierownicę do ręki, pojadą i te misje spełnią. Także to przed nami i tak jeszcze jest. Stare misje będą analogiczne do tych, które nastąpią w nowym. Tu nie przewiduję takich specjalnych zmian. Natomiast wtedy, kiedy mówiłem o cierpieniu tych, którzy misję sprawują i że mają taki niedostatek materialny, to chcę to wyjaśnić.
To nie chodzi o takie cierpienie fizyczne, że ktoś jest chory, że zaraz, nie wiem, za chwilę umrze, albo że w ogóle cierpi i że no, męczy się. Tu chodzi o przeciążenie, o uczucie takiego nadmiernego obciążenia, wewnętrznego bardziej. I to uczucie towarzyszy bardzo wielu, towarzyszyło jak do tej pory, bardzo wielu wielkim istnościom, które właśnie miały świadomość swoich misji i czuły to obciążenie, a jednocześnie materialnie to były tak na nigdy głodny, nigdy nikt z nich, jak ja znam i siebie też, głodny i bosy nie chodziłem, ale ciągle z pieniędzy to mi starcza na dziś, na, najwyżej na jutro. To jest doświadczenie, które nas uczy bycia na pograniczu bytu i wieczności. Zawsze musimy już pozostać na tym pograniczu. To o to pytał Szekspir, który mówił być albo nie być. Oto jest pytanie. A odpowiedź jest być i nie być. Po prostu musimy się nauczyć tego, że nie będziemy nigdy mieli na zapas, na parę innych, tak jak jest wielu na tej ziemi, że mam zgromadzone takie zapasy dóbr, że starczy dla nich, dla wielu jego całej rodziny na wiele pokoleń. To tak sobie zabezpieczyli. Natomiast jeśli chodzi o tych najbardziej, największych duchowo, to oni się teraz właśnie uczą tego. Uczą tego istnienia, bycia, życia na pograniczu wieczności i bytu. Na pograniczu tego, że potrzeby zaspokajane są tylko tu i teraz. I to jest ten taki niedostatek finansowy. To miałem na myśli. A nie jakąś biedotę, że jesteśmy tak biedni, że musimy wyjść i żebrać na chleb na jutro. Albo nie wiem co, z powodu kłopotów odbierzemy sobie życie, albo popadniemy w jakieś choroby psychiczne. Czegoś takiego nie miałem na myśli. Albo w drugą stronę, że jak kto bogaty, w sensie, że ma trochę więcej niż na dzisiaj, to znaczy, że to źle, bo się nie rozwija duchowo. Tu bym powiedział coś takiego. Nie chcę nikogo oceniać. Wśród wielkich bogatych jest bardzo wielu dobrych ludzi i chwała im za to. Natomiast ja osobiście nie spotkałem takiego bogacza, który by był tak naprawdę rozwinięty duchowo. Mówię o swoich doświadczeniach. Oczywiście jak oglądam w telewizji wielkich koneserów, wielkich sponsorów, bogaczy, jacy to oni są doskonali, jak pomagają ludziom, jak dają pieniądze na to, na tamto. Rzeczywiście nawet jak udzielają wywiadów, jacy to mądrzy ludzie. Wierzę, że są mądrymi i że są dobrymi ludźmi. Ale ja osobiście jeszcze z żadnym z nich nie miałem kontaktu. I jak tak odczuwam ich, no to tak energetycznie i świadomościowo i duchowo czuję ich tak średniutko, średniutko. Tak czy inaczej ci najwięksi są tutaj w Polsce, a w Polsce, jak sami Państwo wiecie, się nie przelewa. A ci wszyscy, którzy chodzą w dostatku gdzieś indziej i nas mają za takich gołodupców energetycznych i duchowych, że skoro mamy taką biedę, to na pewno jesteśmy, mamy złą karmę, to my jesteśmy B. Oni mają dobrą karmę, mają dużo pieniędzy, są szczęśliwi w życiu, no to w takim razie są wielcy duchowo. Także tutaj raczej widzę, że to jest nie tak. Ale nie miałem na ten temat żadnych informacji, żadnych komunikatów, żadnych rozmów z ojcem i jest to temat, którym ja się do tej pory nie zajmowałem. Z grubsza go skomentowałem, tylko sprowokowany pytaniem od strony pani. Dobrze, dziękuję Ci, Tadeusz. Ja na dzisiaj mam już komplet pytań, które wybraliśmy do dzisiejszego spotkania. Bardzo specjalnego spotkania, bo idąc za tym, bardzo co... Bardzo specjalnego. Idąc za tym, co dostaliśmy w przekazach, jak i z intuicji też niektórych osób, postanowiliśmy. Ale i w naszej intuicji i też, w naszej bo to intuicji. Jest nasza osobista decyzja. Tak jest. Dzisiejsza wieczorynka jest ostatnią, która zostanie nagrana, została nagrana i zostanie wyemitowana. Co ciekawe, ja się dzisiaj jeszcze posłużę kalendarzem Feng Shui. Tadeusz potem może powiedzieć, co na ten temat myśli. Wszystkich. A to jest ta niespodzianka, o której mówiłeś. Wszystkich tam, tych tam wymieniłeś, że wszystkie moce i wszystkie
rzeczy zostają zawieszone. Zawieszone, tak? Zablokowane. Tak, ale tym niemniej ja się posłużę. My dzisiaj nagrywamy tą wieczorynkę 22 września w czwartek, który jest dniem inauguracyjnym według kalendarza Feng Shui, więc ja dzisiaj inauguruję z Tobą nowy etap. Nowy etap. Ten kończymy i nowy zaczynamy, a jutro, co ciekawe, bo jutro w piątek, 23, Państwo obejrzą, dzisiaj właśnie oglądacie tą wieczorynkę, czyli w piątek, a piątek to dzień zamykać. Taki ma tytuł, dzień zamykać, czego? Żeby zamykać i kończyć pewne etapy. Więc zobacz, że ciekawy, czy zbieg okoliczności. Nie ma zbiegów okoliczności. No właśnie. Więc z jednej strony nagrywamy, kiedy inaugurujemy, emitowana wieczorynka jest, kiedy mamy dzień dobry na zamykanie. Ja się cieszę, Tadeusz, zobacz, 3 lata całkiem fajnej pracy. Co nie znaczy, że może kiedyś jeszcze się spotkamy i nagramy coś ciekawego. Może inaczej to nazwiemy, może inna będzie tego struktura, konstrukcja, tak? Zobaczymy. Ale 3 lata fajnej pracy, ja czuję spełnienie. A Ty? Ja czuję, dzisiaj właśnie powiedziałem Justynce, że czuję się taki jak taki rolnik albo spracowany robotnik, który wykonał kawał dużej, ciężkiej roboty. I mam takie wewnętrzne przeświadczenie, że no wszystko, co było do zrobienia, to po prostu żeśmy zrobili. I teraz, moi kochani, na tym samym wózku solidarnie wjeżdżamy w okres na ślepo, po omacku. Nie wiemy, co się wydarzy. I jesteśmy w tym momencie w tej samej sytuacji, kochani. Kończymy, wchodzimy w nasze osobiste, własne życie i zobaczymy, co z tego wyniknie. To nie była niespodzianka, o której Ci powiedziałam. I cieszę się, że ta niespodzianka będzie jednak niespodzianką. Tadeuszowi aż zbladła mina z tego, myślałem, co się to pojawiło. Tam to była niespodzianka, że ten kalendarz jest niespodzianką. A oczywiście okazuje się, że to jeszcze jest nowe piętro niespodzianek. Nowe piętro. Kochani, to jest... kochani i przed ekranami i wy tu, moi kochani. To znaczy... To jest szampan. Kochani, czyli że wszyscy Mariusz kochani. I ja. Tak. To jest szampan, który mi wyszedł przypadkiem mojej własnej produkcji. Wyszedł mi przypadkiem prawie w... Znaczy, no to jest ostatnia butelka. Zgadnij, z którego roku? No myślę, że jakieś może 3 lata temu. No, 4. Aha, 2012, kiedy poznaliśmy się. To był pierwszy rzut, który zrobiliśmy... win. Wyszło mi wino musujące, więc prawie szampan. Prawie szampan. I ja go teraz otworzę. Bardzo proszę. Inauguracja nowej ery. Trzymałam go na specjalną okazję i dzisiaj rano, jak Mariusz mi powiedział, kończymy. My przemyśleliśmy, przedyskutowaliśmy, powiedzieliśmy, kończymy. To pomyślałam, to będzie dobry moment. To Ty otwieraj, a ja Państwu opowiem, że jak to nie ma przypadków, Mariusz nic nie wiedział o programie naszego dzisiejszego spotkania. Nie miał żadnej takiej intelektualnej wiedzy na ten temat, a jednak kiedy rano się obudził, to miał osobiste przekonanie i osobistą decyzję, że dzisiejszy tagen będzie ostatni. I myśmy to później dopiero razem uzgodniliśmy również z Andrzejem, naszym warszawskim, który jest autorem i komunikatów, i rysunków przepięknych, dlatego że to jest nasza wspólna decyzja i jeżeli ją podejmujemy, to podejmujemy razem i to my ją podejmujemy. To jest nasza decyzja, to nie jest jakaś instrukcja od ojca,
albo jakiś komunikat, który mówi, to już teraz macie zrobić to. Nie. My sami zdecydowaliśmy, że tak właśnie robimy. No, to ja Was zapraszam do uczczenia tego, tego pięknego dnia inauguracji, mam nadzieję, czegoś nowego. Kiedy jedno się kończy, drugie się zaczyna. Tak? Tak jest. Tak jest. Z przyjemnością to zrobię. Właśnie biorę, a Mariusz zaraz za tej kamery przybiegnie tu do nas i też weźmie kielonek. Wszystkiego dobrego, Justynko. Wszystkiego dobrego Państwu na nowy czas, w który wchodzimy. Wszystkiego dobrego. I proszę, wypijmy najpierw. Tak jest. Rewelacja. No. Na specjalną okazję. Wspaniały bukiet i to takiemu słowanko. Także mam nadzieję, że zrobiliśmy kawał porządnej roboty, jak to się mówi, kawał dobrej roboty. I że komuś ona się naprawdę przydała. Mamy nadzieję, że komuś się przydała. Cieszymy się ze wszystkich, którzy skorzystali z tej wiedzy, znaczy z informacji. Dla nas to jest wiedza, dla Państwa to jest informacja. Zawsze Tadeusz to podkreśla i to jest rzeczywiście bardzo ważne. Wiedzą stanie się dopiero wtedy, kiedy zostanie przepracowana przez siebie samego. Doświadczona. Tak jest. No, to żegnamy się. Wszystkiego dobrego. Jest nam niezmiernie miło było Państwa gościć. I zobaczymy. Może jeszcze się kiedyś spotkamy gdzieś indziej w innym wydaniu. A i wszystkich, którzy mają ochotę posłuchać wykładu Tadeusza w następny czwartek w V-Medica Tadeusz będzie prowadził wykład pod programem. Dam link. Mam nadzieję, że dla osób, które lubią posłuchać Tadeusza, to będzie fajna też niespodzianka. Dziękujemy bardzo.